Powieść z gatunku science fiction napisana przez Suzanne Collins była motywem przewodnim piątkowej nocy z książką w Szanowskiej Bibliotece. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 19, a zakończyła 2 kwadranse przed północą. To nie jest pierwsza noc z książką, to jest kolejna. Tym razem Suzanne Collins, Igrzyska Śmierci, pierwsza część cyklu Igrzyska Śmierci. Uczestnicy Nocy z Książką, czyli chrzanowscy i płaziańscy gimnazjaliści, musieli się z tą książką zapoznać, musieli ją bardzo dokładnie przeczytać. Były eliminacje w szkołach. Z każdej z tych szkół została wyłoniona grupa, która dzisiaj będzie brała udział na przykład w konkursach plastycznych, filmowym, literackim, teatralnym. Także myślę, że będzie ciekawie i na pewno wesoło. Do udziału w tym wydarzeniu zgłosiły się 3 gimnazja, 1, 2 oraz gimnazjum w Płazie i wysłały 12-osobowe reprezentacje, których członkowie mieli za zadanie najpierw przeczytać powieść Suzanne Collins. Zanim rozpoczęła się rywalizacja między gimnazjalistami, Remigiusz Lichota, prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Szanowie, opowiedział młodym ludziom, jak przetrwać w trudnych warunkach i jak radzić sobie w niesprzyjających okolicznościach przyrody. Potem fragmenty Igrzysk Śmierci przeczytał wiceburmistrz Tadeusz Kołacz. Wreszcie przyszła pora na rywalizację, quizy z wiedzy o książce, ale nie tylko. Gimnazjaliści musieli się bowiem nie tylko wykazać znajomością książki, ale między innymi także zręcznością, trafiając rzutkami w tarczę strzelniczą. Noc z książką polega na tym, że to jest taka zabawa terenowa. I my korzystamy dzięki temu, że ta biblioteka jest obszerna i ma takie zakamarki, dość ciekawe. Korzystamy z całego holu, zarówno parteru, jak i piętra, jak i również naszych sal. W tym sali konferencyjnej. Ostatecznie zwycięstwo przypadło w tym roku reprezentacji gimnazjum nr 2. Do tej szkoły już 2 rok z rzędu powędrowała nagroda dyrektora biblioteki, czyli statuetka Mądrej Sowy. Wyróżniono także najlepszych uczniów z poszczególnych szkół. Pierwsze miejsca zajęli Zuzanna Siewniak z gimnazjum nr 1, Martyna Kosowska z gimnazjum nr 2 oraz Miłosz Gaweł z gimnazjum w Płazie.